Węgierski skok Janosika. Janosik uciekał z zamku w Mizucy. Hajduchy węgierscy mu zablokowali drogę. Nie mógł dalej już uciec. Dostał takiego przypływu adrenaliny i powera, że rozpędził się i przeskoczył Dunajec z prawego brzegu. Ale tutaj właśnie mamy 12 metrów szeroko i 12 metrów głęboko. Pierwszej drogi jeszcze z czasów Austro-Węgier. Bloki zakrywne, skały przekładane mchem, przekładane na siebie. Jako spoiwo był tylko mech. Dopiero tu poniżej Słowacji, w późniejszych latach użyli cementu, zaprawy, żeby przeciągnąć, jak się duża woda i podmywało tą drogę. Jest diagramka? Jest. Jest to znak, dokąd sięgała woda w 1934 roku w Powódź. Wtedy co wam mówiłem, że Dunajec sobie zrobił nowe koryto, co my płynęli po terytorium Słowacji. 7 metrów więcej wody jak dziś. A w 1997 była w Polsce na Powódź stulecia, zalało tam duże tereny też na Opolszczyźnie, między innymi Wrocław. To gdyby nie to, że zapora była pusta i swoje otwarcie właśnie miała w 97, to pracownicy parku i zapory wyliczyli, że woda by szła jeszcze metr wyżej jak ta kropla. Takie były przypływy w 97, że mieli zaporę napełniać spokojnie, stopniowo 2 lata. W tydzień mieli pełny zbiornik, jeszcze musieli podnieść metalowe klapy, do góry woda się i tak wymocowała. Budowali ją długo, bo od lat 70, ale wstrzelili się idealnie z otwarciem. Później ta test miała już taki bojowy, ale już później drugi raz takiego testu w historii nie miała. Ale wiemy, że jest przygotowana naprawdę na dużo. Teraz uwaga, bo po prawej stronie mamy największy słowacki wodospad. Słowacka Niagara. Sprawa wygląda tak, kto zagadkę przegrał, nie zna się, nie odpowiedział, wiadomo, przegrywa, stawia jedno piwo. Młodzież nie pijąca alkoholu może się zakładać, nie wiem, kole. Kto zagadkę wygrał, z radości, że mu tak dobrze zgadywanki w górach idą, stawia dwa piwo. Kto nic nie mówi, kombinuje, albo wstrzymuje się od głosu, stawia pół litra gorzałki, za karę się z nami nie bawi. Także liczcie sobie, jak to wszystko wychodzi. Później jak już będziecie dojeżdżać do tego Zakopanego, to się rozliczcie w tym busie tam wszyscy między sobą, to jedna z busa będzie wyjść. Legenda, jak mówi legenda, że pod czerwonego klasztoru 7 mnichów zmudziło się im życie klasztorne, posługa Panu Bogu. Zaczęli tu w tych pieninach się ukrywać i zbujować. Za nami, jak się idzie po drodze nad Szkoronem, są ruiny najwyżej położonego tam
króla Bolesława Wstydliwego i założycielką klasztoru Klarysek, takiego rygorystycznego klasztoru kobiecego, między innymi w Starym Sączu jest ten klasztor 50 km stąd. No i te zakonniczki się z tą świętą Kingą zaś tam ukrywają w tym zamku przed Tatarami. Pewnego razu jedna z tych zakonnic zeszła na Dunajec, pomoczyć nogi w życiu, pozbierać ziół. Ci mnisi ją dojrzeli, coś se tam nieładnie pomyśleli, coś z tą zakonniczką nabroili. Niebo się zbuntowało, ni za karę skamienieli. Możecie tu do dziś zobaczyć 7 pojedynczych szczytów, co wyglądają jak kaptury mnichów. Patrzcie i liczcie, czy jest 7. Jest. Tak liczcie, żeby było. Najmniejsza z Piotrą Maryszka przyplata jeszcze raz przed nami. Dawno mój przyporony minęli, ona się nam jeszcze raz przyplata. Tutaj pionowa ściana skalna, po lewej czy po prawej? Jak? Prawa, prawa. Kto mówi po prawej, tak jak tam chłopak z tyłu? Kto idzie po prawej? Kto po lewej? Nigdzie się stawić. Jeden pan po lewej. No dobra, wyładnie. Pan też po lewej? To tych dwóch panów teraz wygrał. Góry zostają po stronie polskiej lewej. Jest to polska góra, nazywa się Pacimiechowa Skała, a jest pod nią najostrzejszy zakręt na rzece. Tutaj będziemy skręcać w prawo praktycznie o 90 stopni. No, a ja myślę, że tak. Tak. Ścieżka powodzenia. Jedziemy za nimi, czy jedziemy normalnie? Trzeba jechać, bo sobie jedziemy. Trzeba uważać. Tam przy samej prawej stronie, przy samym tym... Przy kamieniu, nie? Przy tym kamieniu, no. Norek też tak jest.
dostaniemy rachunek. No, a tam leży ponton. Już się wywalili. No nie ciekawy widok. Tam coś płynie, tak. Aparat. Aparat tam. Tak, widać. To już padło. To zdjęcie pod wodą. Jak? Przywiązane ewentualnie. Przywiązane. Nie, tutaj do czarna. Jest. A tam coś? Buty. Tylko jeden? Ta torba płynie prosto. Oni usiedli do kajaka i powoli płynie. Z niego już nie będzie. No i widzicie, takie przygody są na kajaku. Aparat my też wyciągnęli z kolegą chyba w zeszłym roku, około 2 lata temu, ale w sensie, no nic z niego nie będzie, bo nic z niego nie będzie. No to To są te, majty. Co zgubił, to jest kajak. O, płynie, płynie. A kamera. Po prawej stronie grota słowackiego turysty. Tak płytka, że podczas burzy się głowa mieści, a po tyłu kuleje ile wlezie. Bywanie darmowe. Panie Jak nie ma? No nie przygotowanie. Nie przygotowanie. Jak jest wodoodporny sprzęt, to nie ma problemu. Tak, wierzysz w bajki, że takie tego. Wierzę w bajki. Wierzysz w bajki, no. Maryla, przecież pod wodą filmują, nie? No. Pan na mnie wypadnie. To będzie opowiadał. No, to jest wodoodporna. Nie puszcza wody, zobacz. Na zewnątrz. Zostało w środku. Ryba jeszcze się znalazła. Ja jestem strong. Nie ma tego złego. No nic, trudno. No trzeba śmieci posprzątać. Ten odcinek rzeki, po którym płyniemy teraz, nazywa się na Leniwym. Jest to taki najdłuższy, spokojny odcinek, gdzie to rzeka leniwie płynie, chociaż my tu dzisiaj jakieś mieliśmy przygody, atrakcje. No ale tak to bywa, jak wam już mówiłem, na górze. Przecież nie była to ta czwarta prawda, bo widzieliście, co się na kajakach przytrafi. Najczęściej właśnie na tym zakręcie, bo tu jest tak, że się w niego wpływa, a z lewej strony idzie mocny nurt i dostają w bok. Nasza łódka ciężka. To jest tak, jakby porównać, że jedzie tir do jakiejś lekkiej osobówki. To nas to tylko po prostu ładnie przestawi i płyniemy, a oni jak dostaną w bok, a wejdą nieumiejętnie w parę, to od razu ich kopyt.
Marcin, moi kochani. Mamy tak, mieliśmy czerwone pchałki po lewej. Czertes i Czertezik, ten półksiężyc. Na każdym ze szczytów jest barierka, jest szczyt, jest ogrodzony barierkami, można się zatrzymać, popodziwiać. Tymi właśnie szczytami prowadzi ten najdłuższy szlak turystyczny. Deszczarnicy na Sokolice i Trzy Korony, albo z Trzech Koron na Sokolice i Deszczarnicy. Ponton jest bardziej skrytny jak łódka, z pontonem na wyższych stanach wody pływać. Jest lżejszy, bez jakiejś kolizji można go podjeżdżać. Właśnie na pamiątkę ta kapliczka i Dunajcem jest ustanowiony papieski szlak wody. Tu zaś Pieniński Potok. Krystalicznie czysta woda wypływa spod samych Trzech Koron i można ją śmiało pić tą wodą. Na szczycie jest też barierkami jest szczyt ogrodzony, można tam wyjść. Za godzinkę czasu każdemu powinno się udać wyjść na górę. Tam rośnie to charakterystyczne drzewko sosna karłowata, której wiek jest liczony na ponad 500 lat. Dwa lata temu została uszkodzona. Helikopter podlatywał. Ratowniczy sokół z Zakopanego zamierał turystkę, która nogę złamała i tak niefortunnie, że jak drzewko miało dwie korony, to jedna została złamana, urwana. Ale to drzewko rzeczywiście jest, tam sobie żyje. Sokolica jest nazywana matką Pienin, bo są z niej najpiękniejsze widoki na całe Pieniny i inne pasma górskie. Nadają. Ostrzegają bardzo. Teraz chyba nie rozczu, nadają. Ja, nie, ja tak do końca nie wierzę tym długoterminowym. Bo właśnie też wskazaliśmy. Tak, raz się nie sprawdziło, co ci harcerze poginęli. Tak, tak, właśnie od tamtej pory chyba oni właśnie... Od tamtej pory, czy jest groźnie, czy nie, to alerty przychodzą. Czasami u nas też dostajemy te alerty, a jak łatwiej dzień, w ogóle nic się nie dzieje do wieczora. Tak. Wiadomo, nas to troszkę irytuje, no bo ludzie tak samo patrzą w internet, telefon. Wtedy nie przyjdą na wodę, na łódki, bo się boją. A podczas burzaki jest wrażenie tutaj na tym. Jest tak, że wodę, jak piorun uderzy, to trzy razy głośniej słychać na jakiejś otwartej przestrzeni. Trzeba płynąć, nie wolno dobijać nigdzie do brzegu, żeby to na głowę nie spadło. Drzewo, konar, gałąź, kamień. Bezpiecznie jest płynąć. W całej historii wpływu to się tyle, co przepłynęło, nigdy w nie uderzył. Po kamieniu. Te kamienie, tutaj te skały, to na pewno dają nie fajnie. Także nie będzie taka pogoda. Idzie fala, idzie. Ja wiem, ale to góra się wiemy. Warto musi być.
być koniecznie złoty. Jakże nie daj Boże pomarła, to już zaraz ostatnią imprezę zrobić. A może jaka sarenka, bo jeleń idzie. Będziemy wracać. A wiecie, czym się różni teściowa od kaczki? Mówi się, że kaczka zasraj na całe podwórko, a teściowa potem całe życie. No. Dzisiaj mamy naukę, jaką teściową, czy jeszcze nie mamy? Tylko teściowa jest nam potrzebna, niezbędna jest na ulicy. No i jak jest, to wtedy sadzamy ją na środkowej ławce, tak jak pani tu siedzi. Normalnie centralnie wiedziałam, gdzie usiąść. Centralnie, bardzo dobrze. Nic by nie trzeba było przesadzać, kombinować. Teściowa działa to jako odgromny. Wszystko zbiera co złe. Naukowo udowodnione, że jeszcze pieron z pierona nigdy nie wiedział. Z zeszłego roku zaczęły do nas do biura, do stowarzyszenia przyjść pisma z ZUS. Że będziemy dali tak robić, bo nas naszych wykład będzie musieli te emerytury ludziom płacić za to, że teraz już tutaj informujemy i nie dopływamy. Przed nami góra sama jedna, góra leoskują starą panną, stoi sobie samotnie na środku Dunajca, w trzech stronach pływają woda, ziemia jest porośnięta lasem, na szczycie jest krzyż, a na dole zbudowana kamienna tablica i pisze tam po łacinie ofiarą pieniędzy. Jest to fundowane przez polskich i słowackich ratowników górskich, wszystkim ofiarom, wszystkim ludziom, którzy zginęli w pieninach różnego rodzaju wypadków. A teraz trzymać się, bo się zbliżamy do tej największej głębiny. Teraz tutaj, w tym momencie jest 18 metrów największa głębina. Patrzcie, jak woda zawraca przy prawym brzegu, jako się tu wiry wytwarza. Krótki odcinek, bo tutaj jesteśmy w stanie się odbić z powrotem od dna. No i tutaj jest ta tablica. Teraz może mocniej klapnąć z prawej strony. Tutaj asfaltowa droga prowadzi z tego kanionu do chłopackiej wioski do leśnicy.